Dzień dobry, to jest kolejny odcinek programu Kobieta ze Śląska. Witam serdecznie, a moim gościem, właściwie bohaterką dzisiejszego odcinka jest pani Joanna Czupryniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Właścicielka tego pięknego miejsca, ale też właścicielka marki Miso. I to, czym się pani głównie zajmuje, to projektowanie spódnic. Czy tutaj się mylę, czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o ten moment, bo tak naprawdę marka Miso powstała z zupełnie innych przyczyn. A przyczyny były takie, żeby wykorzystywać materiały recyklingowe, a jednocześnie realizować się, jeśli chodzi o pomysły, projekty. Początkowo były to głównie kimona, narzutki, sukienki oversize'owe, spodnie. I założenie było takie, żeby te ubrania trafiały do kobiet nieprzeciętnych, takich, które też taką nieprzeciętną i oryginalną modę lubią, a jednocześnie, żeby to były ubrania, które będą pasowały prawie na każdą kobietę. Czyli takie, które będą właśnie w tych oversize'ach, które nie będą ściśle trzymały się jakiejś rozmiarówki, a spódnice to jest pomysł ostatniego właściwie roku, bo okazało się, że te spódnice nagle zrobiły się jakimś hitem. Ale dlaczego spódnice? Bo spódnica to można powiedzieć taki najbardziej kobiecy element garderoby, po sukience oczywiście. Myślę, że dlatego, że po pierwsze jest to niebanalna forma tej spódnicy, tej konkretnej spódnicy, którą ja szyję. Czyli fason jej, który wydaje się, że może nie jest takim trafionym fasonem dla wszystkich kobiet, ale okazuje się, że właściwie też tak jak z tymi oversize'owymi sukienkami, właściwie każda kobieta w tej spódnicy wygląda dobrze. Każda kobieta w tej spódnicy czuje się dobrze, swobodnie, a z drugiej strony myślę, że czuje się oryginalnie. A czuje się oryginalnie dlatego, że każda z tych spódnic powstaje w pojedynczym egzemplarzu. Nigdy nie zdarza się, żeby spódnica była druga taka sama. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby kobieta spotkała drugą kobietę ubraną w taką samą spódnicę. To jest ogromna tragedia. To jest ogromna tragedia, to jest myślę bardzo duży atut tych spódnic. A myślę, że trochę dążymy do takiej właśnie oryginalności i dobrze się w tym czujemy. Natomiast tutaj pani powiedziała, że spódnice, oczywiście tak jest, że to jest kobiecy atrybut. Natomiast mam dwóch panów, którzy również chodzą w tych spódnicach. A to ciekawe. Tak, jest jeden chłopak w Warszawie, który chodzi całkiem, myślę, swobodnie i dobrze się w tej spódnicy czuje. Bo też są to takie spódnice, które oczywiście możemy łączyć. Na przykład ze spodniami pod spodem. One tworzą troszeczkę kamuflaż, czyli możemy różne rzeczy pod nimi schować, ale możemy też nimi coś pokazać, zaprezentować siebie, swoją właśnie, swój charakter, swoją naturę. Więc myślę, że one są takie naprawdę bardzo wielofunkcyjne. No i tutaj rodzi się pytanie, bo skoro każda z tych spódnic jest wyjątkowa, każda jest inna, każdy egzemplarz jest tylko jeden, no to jak to jest? Najpierw jest klientka, pod którą pani ten egzemplarz przygotowuje i projektuje, czy najpierw jest materiał, a dopiero potem klientka przychodzi i wybiera sobie spódnice, które już powstały? W większości przypadków i od tego się zaczęło, że najpierw byłam ja z moimi pomysłami i z moimi upodobaniami, jeśli chodzi o tkaninę, formę, kolor, czyli ja wyszukuję te materiały, które robią na mnie jakieś wrażenie, bo to się oczywiście od tkaniny, od wzoru zaczyna. I do tej pory robiłam tak, że powstawały spódnice bezpośrednio z tych tkanin i dziewczyny czy panie nagle szalały w punkcie jakiejś tam wybranej przez siebie spódnicy. Okazywało się, że ta spódnica do nich przemówiła i że to jest ta konkretna spódnica, o której one marzyły niemalże całe życie. Teraz robiłam też taki eksperyment, że prezentowałam same tkaniny i prosiłam o informację zwrotną, która tkanina się podoba kobietom. I oczywiście to też jakoś tam grało, natomiast dostałam też głosy od pań, że one muszą zobaczyć tą spódnicę w całości, żeby to poczuć. One nie mają tego wyobrażenia, jak to będzie wyglądało po uszyciu. Czyli musi być gotowy jednak produkt, on musi przemówić.
Na dodatek bardzo dobrze, żeby ten produkt był pokazany na modelce. Wszystkie moje modelki to są klientki, czyli to nie są modelki wzięte z agencji modelek, tylko to są panie, dziewczyny, które zakupiły spódnice kiedyś tam i te spódnice prezentują. Czyli mamy różne, to są panie w różnym wieku, różnych, że tak powiem, gabarytów. Nigdy to nie są profesjonalne modelki. W związku z tym możemy zobaczyć faktycznie, jak ta spódnica będzie wyglądała na kimś, kto jest do nas podobny, jeśli chodzi o posturę, o wiek. I myślę, że to też w jakiś tam sposób działa na kobiecą wyobraźnię. Przychodzi klientka, mówi, chcę spódnicę dla siebie. Ja bym przyszła na przykład i powiedziała, że chcę, żeby ta spódnica czerwona wyrażała, tak? Od razu tak. Pani widzi czerwień. Tak, od razu widzę czerwień. Czerń też Pani pasuje, natomiast i kolor, ale ja tutaj widzę dużo czerwieni. To nie jest tak, że kobiety przychodzą póki co do mnie po poradę. Zazwyczaj są to kobiety, które już są na coś zdecydowane. Już wiedzą, w czym czują się dobrze, czy wzory, czy tych wzorów nie. Aczkolwiek udało mi się parę razy klientki przekonać do czegoś, do czego nie były przekonane. Na przykład twierdziły, że niedobrze jest im we wzorach, ale nigdy tych wzorów po prostu nie nosiły. Mhm. I po czym się okazało, że te wzory, taka mieszanina kolorów, to właśnie jest to, czego teraz szukają. Także myślę, że no za jakiś czas może zostanę jakąś konsultantką, ale póki co mam te kobiety świadome, które wiedzą, czego chcą. Czy podczas tych rozmów Pani się dowiedziała, dlaczego kobiety właściwie spódnice chcą nosić? Dlaczego się teraz wraca do tego? Bo jest podobno taki prozdrowotny aspekt tej spódnicy, że ona tutaj nie uciska tych naszych narządów tak kobiecych, tak jak spodnie. Czy jest jeszcze jakaś inna filozofia? To znaczy tak, ja myślę, że aspekt zdrowotny to jest oczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz i na pewno tak jest, ponieważ te spódnice robię wszystkie z użyciem gumy, w związku z tym one jakąś tam mają swoją rozpiętość, nie są na pewno obciskające. Mamy dużo w nich swobody, ale swoboda wynika po pierwsze z tego, że nie są obciskające, ale też z tej formy. Czyli ta forma, tak jak tam kiedyś to nazwałam, że to są takie właśnie spadochronki, bombonierki, bo one mają taki specyficzny kształt, który pozwala na swobodę ruchów. Czyli w tej spódnicy, no może nie będziemy robić szpagatu, ale już jeśli chodzi o taniec, o jakąś taką swobodne poruszania się, gimnastykę, możemy w tej spódnicy robić. Czyli ona jest naprawdę spódnicą taką wolnościową, nazwijmy to, czyli pozwala kobiecie poczuć się taką naprawdę wolną, czyli ten aspekt zdrowotny na pewno też. Aspekt jakiś estetyczny to na pewno również i taka właśnie przywiązanie kobiet jednak do spódnic sukienek, bo sukienki też oczywiście cieszą się dużym powodzeniem. Ale spódnica dlatego, że spódnicę zawsze możemy jeszcze z czymś połączyć. Sukienka to jest rzecz, którą założymy i raczej musimy się tylko tego trzymać, natomiast do spódnicy zawsze możemy coś jeszcze sobie dobrać, coś jeszcze takiego od siebie. Więc myślę, że to jest druga sprawa. No i trzecia sprawa to jest to, że są też tak zwane spódnice mocy, czyli one właśnie nam dodają takiej pewności siebie. I myślę, że te spódnice również do tego mogą służyć. Czym jest spódnica mocy? Pani to wyjaśni. Spódnice mocy to są w ogóle spódnice, które troszeczkę inaczej wyglądają niż te moje. To są takie właśnie długie spódnice, bardzo swobodne. Do końca ja tej filozofii nie poznałam, ale podobno taka istnieje, że kobieta, która założy spódnicę, od razu czuje w sobie jakiś taki przypływ energii, jakiś jeszcze dodatkowych mocy. I myślę, że stąd jest ta nazwa. Więc ja tych swoich co prawda tak nie nazywam, próbuję tutaj jeszcze nazywać je w różny sposób. No ja wynotowałam sobie latawice, wiatrołapki, spadochronki i bombonierki. Tak, oczywiście to wszystko w bardzo pozytywnym wydaniu. Latawice to tutaj wymyśliła jedna z koleżanek i nie wstydzimy się tego, bo latamy w tych spódnicach po mieście, latamy po imprezach, na zakupy, czyli te spódnice służą nam do wszystkiego.
I to są spódnice jeszcze na dodatek wielosezonowe. Czyli nawet jeżeli spódnica jest uszyta z cienkiej tkaniny, to ja polecam noszenie tych spódnic wraz ze spodniami. Albo z drugą spódnicą pod spodem, z sukienką pod spodem. Czyli możemy tutaj naprawdę wiele funkcji dla tej jednej spódnicy wymyślić. Bo spódnica kojarzy się tak, że albo zakładamy ją do biura, albo ewentualnie latem. Bo może być nam trochę jednak. Ja powiem szczerze, że to jest trochę może właśnie taki bunt mój, ten konkretny rodzaj spódnicy, ponieważ ja przez wiele lat pracowałam w różnych biurach i musiałam siedzieć za biurkiem dość sztywno, dość niekomfortowo. I to wszystko były spódnice takie właśnie biurowe, ołówkowe, obcisłe, które tam cały czas trzeba było gdzieś poprawiać, podciągać. I szczerze powiedziawszy, kiedy przestałam pracować, właściwie też z wyboru, to powiedziałam sobie, że nigdy więcej takiej spódnicy nie założę. Nie założę też nigdy więcej obcisłych spodni do jakiejś marynarki, do garnituru. I to może trochę z tego się bierze. Natomiast mam koleżanki, które pracują w korporacjach, które pracują w różnych bardzo poważnych firmach i chodzą w tych spódnicach, nie mają z tym problemu. Też odrzuciły garsonki, przekonały szefów, że to przecież też jest spódnica. Jeżeli jest uszyta z odpowiedniego materiału i w miarę stonowana, to oczywiście też może się nadawać do biura. Także tak, to myślę, że dużo tutaj funkcji wymieniłam. I jeszcze bardzo ważna funkcja przy tworzeniu tych spódnic, właściwie to są takie małe dzieła sztuki. Wykorzystuje Pani materiały z recyklingu głównie, o tym rozmawiałyśmy tak. Tutaj już na początku. To jest tak, że Pani po prostu lubi grzebać w tych lumpeksach, wyszukiwać takich perełek, no bo ostatnio wiele takich pań, ja sama mam do tego słabość, że no, tam jest mnóstwo ciekawych materiałów niewykorzystanych, a to jest, za tym idzie ekologiczny aspekt. Tak. Ja od zawsze właściwie coś takiego w sobie miałam, że ta idea recyklingu była mi bardzo bliska. Od powiedzmy dzieciństwa, czy od szkoły podstawowej niemalże, czy liceum, gdzie nic nie było w sklepach. I to było troszeczkę wymuszone, czyli trzeba było kombinować, trzeba było gdzieś tam chodzić po jakichś targach, wybierać i sobie z tego coś albo szyć, albo coś przerabiać, żeby w miarę wyglądać no tak, jak się chciało wyglądać. Teraz może już takiej potrzeby nie ma, ale nadal we mnie ta potrzeba takiego właśnie przetwarzania została. Myślę, że to teraz się oczywiście na całe szczęście zrobiło trochę trend, trochę taka moda, ale to jest taka pozytywna moda, czyli wykorzystanie tych wszystkich materiałów recyklingowych, które potem gdzieś lądują na śmietnikach. One na ogół nie są pozytywnie przetwarzane. A przede wszystkim nie kupowanie w sklepach nowych rzeczy, bo też wiem, jak produkcja takich nowych rzeczy wygląda. Ile to wymaga wody, środków chemicznych. Także staram się używać właściwie wyłącznie materiałów recyklingowych. Jeżdżę też po hurtowniach z tkaninami, z tym, że teraz jest bardzo duży problem, żeby takie tkaniny naturalne kupić, a takich materiałów poszukuję. Jakaś taka też jest tendencja wśród producentów do tworzenia tkanin sztucznych. Bardzo ładne wzory, natomiast wszystko jest sztuczne. Nie kupuję, nie szukam takich tkanin, jeżeli chodzę po lumpeksach właśnie, to jakoś tam wyrywam z tej sterty różnych rzeczy, wyrywam to, co wpadnie mi w oko. Czyli jak widzę jakiś wzór, kolor, tkaninę, no to oczywiście muszę to wymacać odpowiednio, czy to się w ogóle będzie do czegokolwiek nadawało. No i wtedy faktycznie te tkaniny kupuję tam. No i mamy materiał, mamy pomysł. Jak od tego pomysłu do realizacji dojść? Jak powstaje już to, co można potem założyć? To znaczy tak, też metodą prób i błędów doszłam do tego, żeby właśnie ta spódnica była na gumce, żeby ona jakąś tak miała rozpiętość, czyli żeby pasowała na jakąś tam część kobiet.
Oczywiście zdarza mi się, że panie jest zakochana w jakiejś spódnicy, a spódnica jest albo za duża, albo za mała, albo za krótka i trzeba kombinować z tą konkretną spódnicą, żeby ją jakoś tam przerobić pod konkretną panią. Więc jest to też takie trochę krawiectwo, można powiedzieć, na zamówienie, dlatego że mimo, że spódnica już istnieje, ale jednak trzeba ją jeszcze bardzo często dopasować. No i te spódnice, robię sesje zdjęciowe, takie, jakie mogę, czyli albo takie zupełnie nieprofesjonalne, sama gdzieś tam próbuję te spódnice zaprezentować. I tak się jakoś szczęśliwie oczywiście złożyło, że te spódnice cieszą się dużym powodzeniem, więc w zasadzie zaraz po wystawieniu takiej spódnicy, pokazaniu jej na zdjęciach, ta spódnica mi w zasadzie znika. Mam dziewczyny, panie, klientki właściwie w całej Polsce, ale nie tylko, bo i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych trochę tych klientek jest, więc myślę, że tak pomału ten krąg nasz kobiecy się rozszerza. Jakbym chciała spódnicę na przykład z elementami wykonywanego zawodu, na przykład z jakimś nadrukiem czy z wszywką, to wszystko da się zrobić? Tak, zaczęło się od tego, że właśnie takie nadruki robiłyśmy z koleżanką na różnych tkaninach, na torbach, bo torby też produkowałyśmy i torby również też są. I moje rysunki przetwarzałam na nadruk. I te nadruki również w różnych kombinacjach znajdowały się na ubraniach. Więc oczywiście jest taka możliwość, że ja wykonuję rysunek, z tego robię nadruk i ręcznie nadrukowuję to na spódnicę. Teraz znalazłam też taką kolejną metodę, tam jest taka jedna spódnica tu pokazana, że zamiast nadruku wykorzystuję taki specjalny pisak do tkanin. Czyli wykonuje gdyby obraz bezpośrednio na spódnicy. Czyli to jest taka spódnica obraz wtedy. To na koniec proszę powiedzieć, która spódnica była pierwsza albo jakaś wyjątkowa? Może ma pani w szafie taką swoją perełkę? Tak się złożyło, że ja w szafie mam chyba najmniej spódnic z tych wszystkich moich klientek. Bo oczywiście ja te spódnice bardzo się do nich przywiązuję i wszystkie mi się podobają, więc najchętniej to bym sobie wszystkie zostawiła. Ale po przemyśleniach potem stwierdzam, że aha, ta spódnica raczej podobałaby się jeszcze tam komuś, koleżance, która tą spódnicę bardzo chciała i rozstaje się z nimi z bólem serca, ale się rozstaje. Więc tych spódnic takich moich ulubionych naprawdę było sporo. I jest nadal sporo, ale rozstanę się z nimi z bólem serca, ale jak będą walczyć panie, to oczywiście spódnicę oddam. Z taką myślą i nadzieją, że ja na pewno sobie jeszcze znajdę jakiś materiał, jeszcze sobie jakąś spódnicę uszyję taką dla siebie. No, a z drugiej strony ja mam może 3 czy 4, mam koleżankę, która ma 10. Więc nie wiem, jaki jest limit i ile tych spódnic tak naprawdę można mieć, ale jak widać, można ich mieć dużo. A dlaczego warto je nosić? To teraz tak podsumujmy na koniec. Dlaczego warto je nosić? Ja myślę, że tych powodów, co tutaj wymieniłam, tyle, że nie wiem, czy jeszcze coś mogę wymienić, ale na pewno kobieta, która będzie nosiła tą spódnicę, będzie się czuła po pierwsze kobieco bardzo, po drugie bardzo oryginalnie. Po trzecie, musi się na to przygotować, że będzie zaczepiana na ulicy, bo również mam takie głosy i sama widziałam, że dziewczyny są zaczepiane, ale w sensie pozytywnym oczywiście, więc musi być na to przygotowana, że będzie taką karierę robiła, gdziekolwiek się pojawi. Swoboda, wolność, no nie wiem, co by tu jeszcze wymienić. To już wszystko. Pozytywny akcent i tym zakończymy. Za chwilę poproszę panią, żeby pani też zaprezentowała nam tutaj te swoje małe dzieła sztuki. Dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu za uwagę i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Kobieta ze Śląska.